Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski. Miło mi jest powitać wszystkich widzów telewizji Trwam z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Stanisław Orzuk. Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Panu. Witam serdecznie pana posła. Jest pan członkiem Komisji do Spraw Gospodarczych i Monetarnych w Parlamencie Europejskim, pełnoprawnym członkiem, ale również substytutem w Komisji do Spraw Budżetowych w Parlamencie Europejskim. Tak się składa, że... Jeszcze jednej komisji od dwóch miesięcy, ponad dwóch miesięcy, komisji specjalnej do spraw... Przestępstw finansowych. Przestępstw gospodarczych i finansowych. Tak się składa, panie pośle, że niedawno obchodziliśmy 14. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czy w związku z tym, że zasiada pan akurat w tych komisjach, analizował pan bilans zysków i strat członkostwa? Rozumiem, że pan zadaje pytanie Polski. Tak, oczywiście, naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Pytanie wydawać by się mogło bardzo proste, natomiast wbrew pozorom jest to bardzo skomplikowane. Dlatego, że jeśli byśmy dokonywali bilansu 14 lat, to ten bilans jest bardzo korzystny. Ale ja ciągle mam nadzieję, że ktoś policzy koszty dostosowania gospodarki przede wszystkim polskiej do wymogów unijnych, czyli ten okres przed akcesją. Pamiętajmy wtedy o setkach, jeśli nie tysiącach mniejszych czy dużych zakładów pracy, które zniknęły, o utraconych miejscach pracy. Aktywny i ważny członek Unii Europejskiej, tak polskie MSZ podało informacje, jeżeli chodzi o obecność Polski w Unii Europejskiej. I też mam pytanie w kontekście tych korzyści gospodarczych, bo tak jak pan wspomniał, bilans zysków i strat to może być proste pytanie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tylko składka członkowska, odejmowanie, dodawanie, tylko pewne korzyści i umiejętność również pozyskiwania funduszy unijnych. A tutaj możemy przejść do roli samorządów. Dokładnie, dlatego że około 60%, 62% w 2015 roku tych pieniędzy unijnych czy pieniędzy publicznych były w rękach samorządu terytorialnego. Umiejętność korzystania z tych środków finansowych, ale tak samo nie zapominajmy o ogromnej roli państwa. Jak pan zapatruje się, panie pośle, nie tylko na pozyskiwanie funduszy unijnych, ale również na taką szeroką debatę dotyczącą reformy Unii Europejskiej? Bo trzeba przypomnieć, że jest pan członkiem frakcji trzeciej siły politycznej w Parlamencie Europejskim, która nosi nazwę Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. I to słowo reformator, jak pan definiuje, bo jest pan posłem tej frakcji, wymyśl reformy Unii Europejskiej, co konkretnie? Prosty przypadek. Po co dwie siedziby Parlamentu Europejskiego? Strasburg i Bruksela. Także mówmy o oszczędnościach, które można by było poczynić, dokonać. Pan zadaje mi te pytania dotyczące gospodarki, pieniędzy. Bo jest pan w tych komisjach. W tych komisjach. Natomiast mówmy, co złego się stało za przyczyną naszej akcesji w sferze moralnej, w sferze społecznej. Tu nie możemy udawać, że się nic nie dzieje. Tutaj jest niezbędna również głęboka reforma, nie tylko w rozumieniu finansowej, gospodarczej, ale tak samo jednak Europa powinna wrócić do tych korzeni. Mając na uwadze to, co pan powiedział, to prosty przykład. Karta Praw Podstawowych mówi o tym, że każdy ma prawo do życia. Artykuł 2, ustęp 1. Ale czy jest pan za tym, żeby doprecyzować od poczęcia do naturalnej śmierci? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Mówmy o faktycznym okresie życia człowieka. Natomiast trzeba opracować precyzyjną definicję, żeby ktoś tam, nie będę nazywał tych niektórych grup społecznych, nie próbowały podważać elementów oczywistych i faktów. Reforma Unii Europejskiej, tak jak pan powiedział, może się sprowadzać do reformy moralnej, ale też reformy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych w kontekście funduszy różnego rodzaju, spójności, rolnictwa, bo tutaj są szerokie dyskusje prowadzone w Parlamencie Europejskim. 29 marca przyszłego roku Wielkiej Brytanii już pewnie nie będzie w strukturach Unii Europejskiej, ale pojawiają się głosy w Parlamencie Europejskim mówiące o tym, że popieramy ideę zatrzymania Brexitu. Czy pan również popiera to pod kątem gospodarczym, pod kątem monetarnym, pod kątem zasiadania w tych komisjach? Ale co my przez to chcemy osiągnąć? Powiedzieć, że naród Zjednoczonego Królestwa mylił się, że nie podjął świadomie decyzji. Decyzja została podjęta przez naród, przez ludzi, obywateli Zjednoczonego Królestwa w sposób
wyważony, konkretny, rzeszowy i tego mamy efekty. Natomiast ten wynik, a nie inny, świadczy o tym, że Brytyjczycy dalej nie godzili się na funkcjonowanie Unii Europejskiej w taki sposób, jak ona do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Ale a propos tego, co pan powiedział na temat Brexitu, niektórzy tutaj ripostują, że nastroje się zmieniły w Wielkiej Brytanii. Niektórzy cytują, że demokracja, w której nie można zmienić zdania, przestaje być demokracją. Niektórzy uważają, że skoro te nastroje się zmieniły i Brytyjczycy niektórzy poszli po rozum do głowy, mając na uwadze również te kampanie wyborcze brexiterów i Remainerów, to uwaga na temat realizacji postulatu, że jeszcze jedno referendum byłoby zasadne, niektórzy uważają za zasadną. Jak pan postrzega to gospodarczo? Niektórzy ripostują, że tracimy ważnego płatnika, drugiego płatnika netto w Unii Europejskiej, ważnego partnera. Analizują Wielką Brytanię pod kątem importera. Jeśli chodzi o powiązanie gospodarcze Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa z pozostałymi krajami 27, nie ma nic takiego, o czym się mówi, że klęskę poniesie gospodarczą Wielka Brytania. Wielka Brytania wbrew pozorom nie jest związana tak gospodarczo silnie z gospodarką europejską. To gospodarka europejska, szczególnie Niemcy, kraje Beneluxu i Francja poniosą olbrzymie straty. Osoby, z którymi rozmawiałem, uważają, że niektórzy Brytyjczycy bazowali na fałszywych przesłankach płynących z niepoukładania, niedokonania nawet tego bilansu zysków i strat w sposób należyty. Stąd też pomysł dania Brytyjczykom nowej oferty ze strony Unii Europejskiej. Nie, to nie jest oferta. To wręcz ja uważam, że to jest próba ośmieszenia tego dumnego narodu Zjednoczonego Królestwa. Nie opowiadajmy, że podejmowali nieświadomi decyzje Brytyjczycy. Brytyjczycy podejmowali decyzje świadomie. Popatrzmy zresztą na sondaże na ten temat prowadzone nawet dość często w Wielkiej Brytanii. W zdecydowanej większości sondaże pokazują, że decyzja Brytyjczyków według nich była słuszna. I jeszcze jeden temat, szanowni państwo, mianowicie specjalna komisja, w której pan jest członkiem do spraw przestępstw finansowych. To jest komisja nowa, prawda, w Parlamencie Europejskim. Nie było jej w poprzedniej kadencji. Jest potrzebna ta komisja? Ta komisja jest potrzebna, natomiast póki co ponad 2 miesiące, bo od 1 marca ta komisja formalnie funkcjonuje, pozoruje się działania tej komisji. Najlepszy dowód, że zapowiadane wcześniej spotkanie członków komisji, posiedzenie komisji z panią komisarz Jurową nie dochodzi do skutku, to pani komisarz nie raczy przyjść. Tego typu spotkań planowanych było dużo więcej. Natomiast dla mnie jest to zaskakujące, że w sytuacji, kiedy według szacunków Komisji Europejskiej straty budżetu unijnego to jest około 150 miliardów rocznie, jeszcze raz powiem, 150 miliardów rocznie, czyli dużo więcej aniżeli roczny budżet Unii Europejskiej, takie działania powinno być podjęte już dawno. Natomiast szefostwo Komisji Europejskiej, pan Juncker, no, przypomnijmy, co on robił, gdy był premierem rządu czy ministrem finansów. Praktycznie rządził krajem, gdzie stworzył swego rodzaju raj podatkowy. Obserwujemy to, co się dzieje z importem odzieży chińskiej na kontynent, gdzie 3/4 VAT-u powinno być naliczone przez dany kraj i odprowadzone do wspólnego budżetu Unii Europejskiej. W przypadku Wielkiej Brytanii ta kwota nie została odprowadzona. Prawdopodobnie chodzi to o 2 300 000 000, a niektórzy mówią 2 700 000 000. Czyli taka komisja, uszczelnienie systemu podatkowego, przede wszystkim jeśli chodzi o VAT, jest niezbędna i powinno się zrobić wszystko, ażeby jak najszybciej powstał raport z pracy tej komisji, ażeby zostały wyznaczone w sposób precyzyjny kierunki postępowania, żeby zapobiec karuzelom VAT-owskim i uszczelnić system VAT-owski. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie w przeciągu 2 lat udało się ten system uszczelnić. Efekty już w tej chwili mamy, bo to prawie 30 miliardów złotych rocznie. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy widzowie Telewizji Trwamy, moim i państwa gościem był pan poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Stanisław Orzuch. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie pod tytułem Głos z Brukseli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.